Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem powiedzieć Wam kilka słów na temat świadomości. Dlaczego chcę mówić o świadomości? Dobrej i złej świadomości. A więc podam Wam taką historię, która się wydarzyła kilka dobrych lat temu w pewnym centrum jogi. Były jakby zawody, kto zrobi lepszy chleb. Komu ten chleb lepiej wyrośnie i będzie po prostu ładnie wyglądał i będzie piękniejszy. No i na te zawody było kilka uczestników. Oczywiście niektórzy jogini wzięli się ostro za robienie chleba. Dodawali nawet trochę drożdży, trochę takiego zakwasu, żeby ten chleb im dosyć dobrze wyszedł na konkurs. No i mój przyjaciel, który jest joginem bardzo zaawansowanym, no robił ten chleb rękami, no ale nie wrzucił żadnego spulchniacza, żadnych drożdży. Nic, tylko po prostu go zrobił rękami, wrzucił go do piekarnika i go upiekł. No i ten chleb bardzo pięknie mu wyrósł, mimo że nie miał żadnych drożdżów, żadnych spulchniaczy, żadnych takich substancji chemicznych i w ogóle. I był taki jeden inny jogin, który był trochę taki materialistyczny, który myślał wielokrotnie o pewnych rzeczach, takich jak kobiety, pieniądze i tak dalej. On zrobił również chleb, ale ten chleb niestety, mimo że dodał spulchniaczy, mimo że dodał tych drożdży i tak, no jakoś mu tak specjalnie nie wyszedł ten chleb. No był taki jakby niezbyt wyrośnięty, prawda? I taki niezbyt fajny. No i ja bym chciał właśnie tutaj powiedzieć Wam kilka słów na ten temat, dlaczego tak się stało. Ponieważ świadomość ludzka, jeżeli jest świadomość ustabilizowana w najwyższym sobie Boga, jest świadomość, która jest rozwinięta, jakby osoba jest zaawansowana duchowo, ma tą energię, ma tą bioenergię w rękach. Mimo że nawet nie dodała drożdży, ten chleb pięknie wyrośnie. I tak samo jest z wszystkim. Jeżeli jest osoba, która ma wysoką świadomość, cokolwiek zrobi, cokolwiek będzie starała się w życiu zdziałać, zrobić, czy to napisać książkę, czy zrobić chleb, czy nawet zwykłe ciastko, te wszystkie rzeczy tej osobie się udadzą, ponieważ ona ma dobrą świadomość i jeżeli nawet coś złego by się stało w jakimś mieście, to i tak nic się tej osobie nie stanie, ponieważ świadomość jej jest usytuowana w pozytywnym jakby punkcie, jest usytuowana w najwyższej osobie Boga, także nic tej osobie się specjalnie nawet by nie stało, jeżeli ewentualnie by była nawet jakaś katastrofa na większą skalę. I teraz weźmy sobie pod uwagę osobę, która ma złą świadomość, myśli o rzeczach takich materialistycznych, jednym słowem, nie będę tutaj przytaczał, czy to są kobiety, czy to są pieniądze, czy to jest osoba, która kieruje się jakimś krętactwem, żeby oszukać kogoś innego, czy coś takiego, coś w tym stylu, prawda? Ale osoby takie, które jakby mają niskie pobudki, nie mają dobrej świadomości, to mimo wszystko, za cokolwiek się biorą, no jakoś sprawy im dobrze w życiu nie idą, prawda? Bo to wszystko, co robicie, drodzy kochani, w waszym życiu, tak naprawdę zależy od stanu waszej świadomości. Od stanu waszej świadomości, od niczego innego, tylko po prostu od stanu waszej świadomości. Jeżeli ten stan świadomości, jeżeli wasza świadomość jest usytuowana tam, gdzie trzeba, czyli w Bogu, jeżeli wasza świadomość i wasza energia jest skoncentrowana w Bogu, wszystko wam, drodzy kochani, wyjdzie super. Nie macie żadnego problemu. A jeżeli jest na odwrót, że myślicie egoistycznie o sobie, jeżeli myślicie wykorzystać drugą osobę, wykorzystać bliźniego, oszukać bliźniego i myślicie, żeby po prostu zrobić pewne rzeczy złe innym osobom i potem bierzecie się za cokolwiek, no to cokolwiek, co robicie, wychodzi wam po prostu w nie taki sposób, w jaki byście tego oczekiwali. Dlatego po prostu na dzień dzisiejszy jest sytuacja taka, jaka jest na świecie, ponieważ ludzie mają bardzo nieczystą świadomość. Jest dużo pożądania, jest dużo takich sentymentów, które nie są czyste u ludzi. Dlatego ten świat wygląda tak, jak wygląda i możemy zaobserwować, że tu w Hiszpanii wszystko jest suche, nie ma deszczu jak trzeba, nie pada deszcz, wszystko jest bardzo wysuszone, nie ma należnej wilgoci powietrza, zmiany klimatyczne, albo mocno deszcze, albo mocne susze, ponieważ to świadomość ludzka tak naprawdę oddziaływuje na to, że świat jest taki, a nie inny. Jeżeli my będziemy w harmonii, świat będzie w harmonii.
jeżeli wy spowodujecie, że ludzie są w harmonii, również świat będzie powoli dochodził do pewnej harmonii. A jeżeli tak nie jest, no to ta świat będzie pełen wojen, konfliktów, chorób, infekcji i różnych takich sytuacji. Na marginesie chciałem wam, drodzy kochani, skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronit, który jest bardzo zdrowy, można go nosić przy sobie. To jest akurat model, który jest na dom, co wam pokazuję, home office. Można zabezpieczyć dom bardzo skutecznie przed szkodliwym promieniowaniem od żył wodnych, jak również od radiacji elektromagnetycznych. To jest właśnie ten odpromiennik. I tutaj przed sobą mam właśnie odpromiennik, który jest osobisty, do kieszeni, można go nosić przy sobie, można go mieć w plecaku, w torebce. No to jest właśnie odpromiennik, który jest osobisty do kieszeni. Jak również produkujemy podkładki, które są bardzo lecznicze, są bardzo zdrowe. Możecie je zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.